Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Woja, witam w kolejnym odcinku z Battlefielda 4. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę z dodatku Zęby Smoka, mianowicie mapka Targ Pereł. Był to chyba mój pierwszy gameplay na tej mapie, ale kojarzę ją z widzenia, bo wiadomo, u youtuberów już ją miałem okazję oglądać. Jest to mapka, na której rozgrywka jest strasznie taka podobna do Koda, tak? Takie miałem przynajmniej odczucia. Sporo takich strzelań gdzieś w jakichś wąskich przejściach, na jakichś balkonach, na jakichś daszkach, na dachach całych budynków. I generalnie tak naprawdę podwój na tej mapie jest bardzo podobny do Dominacji. Bardzo dużo się gra piechotą. No są różnicą, że na podwoju jednak są te pojazdy i również na tej mapie są one obecne. Dzisiaj, chociaż nie takie duże ilości, ale są obecne. Dzisiaj, moi drodzy, w tym odcinku mam dla was szturmowca, czyli to jest ta klasa, która rozdaje amunicję, rozdaje apteczkę i może leczyć swoich towarzyszy, reanimować ich za pomocą defibrylatora i zagramy bronią M416. Zapraszam. Facet i totalnie z tego straciłem. Już i... Cóż, nie najlepiej się to zaczęło, ale nie dramatyzujmy, nie przejmujmy się tym. Za śmietnikiem jeszcze facet jakiś był, nie? Chyba że go pokonali. Chyba na plecach będą zaraz jakiś facetów, bo faktycznie coś tutaj się zaczyna dziać. No to są facet. Polski prawem, tutaj jeden biegnie, tutaj będą drugi. Aj. Pojazd, no. Dobra. Trzeba tutaj kombinować, nie załamywać się. Ta mapa jest strasznie chaotyczna. Taka. Te wąskie gardła. Trzeba tak uważać. Jakieś balkony wszędzie mogą się strzelić faceci. To jest największy problem. Przeładujmy sobie. Ja pierniczę! Spieprzyłem to dokumentnie. Właśnie neutralizowaliśmy ten czar. Tamten gościu jeden się zaczął do mnie wcelowywać. I myślałem, wiecie, że mnie zauważy. Więc nie wiedziałem, do kogo chodzi się opacowali i zgłupiałem trochę. Dobra. Granacik się przyda. Tam już się jakiś spierdzielił, dobra. Aj! To jeszcze mojego podniosłem, ale to w zasadzie... Nie na wiele się zdało. Jestem dowódcą drużyny. Tylko w sumie nic mi to nie daje, bo nie wiem totalnie. Masz pod nogami apteczkę, bierz! Jaki punkt to znaczy? Chyba E. Dobra, dajmy jakiekolwiek rozkazy. By coś tutaj się działo. Jakiś ten facet jest, co do mnie strzela. Pokazuje mi, że gdzieś z tyłu. Pani powiedział, że gdzieś z przodu. Nie, szapteczka, trzymaj! No gdzieś poza mapą jest. Chyba, że tam jakiś ich jest teren. Dobra. Nie wiem, jak go zabiłem. Wydaje mi się, że ktoś mi pomógł. To są
nasi, dobra. Jest facet. Chyba leży. Przepraszam. Ajaj. Już na dzień dobry mieliśmy faceta. Atakują to E. Czyli opłacało się dać tam rozkaz. Znaczy tak myślałem, że tam dać, bo to jest tak w środku mapy, więc logicznie było, że tam duży sens atakować. Dobra. Nasi, dobra. Już mi dał. Widziałeś, się koleś kręcił jak... Ja pierdziel, jak nie powiem co. Dobra. Do wszystkich, cel Alfa został zneutralizowany. Leży. Drugi też leży. Nieźle, moi tam to B przejmują. Ja muszę trochę pobronię C dla odmiany. Trzymaj! Pierwsza pomoc! Też sobie rzućmy. Dobra mapa. W sumie mi się podoba, taka nietypowa bardzo battlefieldowa rozgrywka. O. Troszkę sobie nogi połamałem, ale jak gdyby nie ma tragedii. Facet gdzie prawie stąd chyba jest. Nawet, dobra, nie będę się tam pchał. Trzeba ten kryzys. Wchodzimy znowu. Moi się leczą tam. Amunicję ktoś rzucił. Minale nasza, dobra. Nasi tu widzę ten teren dosyć ostro zajęli. Są ci oponenci. Gdzieś tam są po prawej stronie teraz. A chyba tam mają teren, bo patrzę, to jest poza mapą, ale to by ich zabiło, więc to musi być jakiś ich teren, jakiegoś respa czy czegoś. Dobra. Pojazd, dobrze, żeby tam na to B pojechał. Granat do gościa. Sobie chyba postrzelam zaraz. Facet, Terminator.pl, pozdrawiam. Cel prawo jest pod naszą kontrolą. Dobra, przejęliśmy. Aj. Zemsta. Okej, dziękuję. Dobra. Apteczka, dobra, wyleczyliśmy się. Dobre leczenie było w sumie teraz. Dobre leczenie było. Dobra, co teraz przejąć by było najsensowniej? To E chyba. Granata już. Wsparciu się przydał z amunicją. Dobrze, zrobiłem, że chłopakom oznaczę tego faceta, bo go zabili zaraz. Oj, wleciał granatem. Oj. Masz tu pierwszą pomoc. Aj!
znowu mnie przenieśli. Tym razem kurde do przegrywającej drużyny. Nie jestem z tego zadowolony, ale co zrobić? Takie życie, nie? Akurat nie jestem dowódcą, więc akurat już nie muszę chłopakom za bardzo oznaczać punktu. Tym się ktoś inny zajmie. No, może facet ma bardziej mapę niż ja i bardziej będzie wiedział, które punkty są bardziej takie godne tego, żeby je przejmować. Pojazd jechał. Super, dobra. Przyjmijmy to, no pozostaje walczyć tylko tyle. Kurde, strzelba. Kia Rianu Kivs. Ale resp. Na dwóch facetach. Teczkę mu. Wróć mi chociaż. Widzę, to ja jestem przyjaciela na północ od waszej pozycji. To jest nasza mina, więc teoretycznie nie musi czego bać. Dobra. Podnieśliśmy faceta. Dobra, no, ruszmy się stąd, bo w tym kontenerze to tak siedzieć to też słaby pomysł. Tu będzie facet z zajstrzeć. W tej ulicy po drugiej stronie tego. Nasza mina, nasza. Cel prawo został właśnie zneutralizowany. Byłoby bardzo ciekawe, by to nie była nasza i by na niej wszedł. Można wyskoczyć, proszę. Kontrolujemy cel prawo. Atakować wskazany cel. Na Benach dowódca chce, żebyśmy poszli. Postrzelam. Na plecach mam jeszcze faceta. Aj! No, jeszcze trzeci był. Chłopakom tutaj. Tutaj moją apteczkę. Tutaj pojazd jakiś. Przełóżmy sobie, bo jednak lepiej mieć tu pełny magazynek, bo nie wiadomo co nas tu czeka zaraz. Trzeba się ruszyć trochę. Kontrolujemy cel ECO. To są pojazdy, też ja im nie za bardzo nie zrobię. Dzień dobry. A może to przejmę sobie przy okazji, jak już tu jesteśmy. Hej, Lisio! Mój przyjaciel z bronią prywatnie na zachód od waszych pozycji. Pojazdy jadą. Skupić się na obronie tego celu. Mamy na odrodzenie na mnie. O, shotguny. To mój jechał z shotgunem. Nie wiem, w każdym razie ostra zadyma tu jest. Wow! Wjechał gościu motorem.
wow, ostro, co się dzieje? Pojazd nam wjechał w ogóle, dobra, uciekam. Dobra. Gdzie tu była ta fajna akcja? Na D chyba. Mam faceta na plecach. Fajnie, mam tu facetu. Dobra, nie, trzeba to... Nie, ten pojazd jest teraz. Raczej słabo by było. Jak akcja była fajna teraz. O, już, no. Tutaj shotguny to koszą niesamowicie. No fajnie. Mij jaja i się pokaż. No, nie chcę szczerze. Wyskoczymy sobie tu oknem. Oj kurde. Jest facet, co strzelam? Tam, kurde. A tu jeszcze był na blisko. Kurde, nam wjechali ostro. Trzeba się ruszyć stąd. Ale tu jest ostra zadyma teraz. Ciężko cokolwiek zrobić. Poległ nasz człowiek. Podniosę go wątpię. No, nie dziecię mu zafundowałem chyba. Czy nie? Nie wiem. Gruba akcja. Mój podniósł człowieka, dobra. Wow. To jest mój pierwszy raz na tej mapie, sobie nie wyrobiłem już takich odruchów, gdzie można się spodziewać facetów. Właśnie straciliśmy celę. Co to jest, zupełnie inaczej się gra wtedy. Facet przebieg, ale... Podniosę ty. Żeby tak byli faceci wrodzy, więc... Może byłoby zbyt duże ryzyko jednak jakoś niedźwiedzia im zafundować. Łocie pani, pierdziu. Pojazd, facet leży jeden, asysta przy zabiciu i nie przejmiemy tego, że ma szansę. Asystam też kogoś zasłoniłem. Ci technicy by musieli wjechać na ten pojazd. Na plecy, no właśnie, tego się spodziewałem. Niestety, kurczę, no. Przerzuciło mnie do tych innych, to w sumie dlatego. Ale w sumie nie tak źle, bo zrzuciliśmy do 210. No starałem się, ale no... Mówię, gdybym znał mapę, to troszkę by to inaczej wyglądało. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? Do następnego materiału. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa, pa. Jeszcze wynik tego meczu, moi drodzy, to 28-20.